Internet to takie miejsce, które lubi ci udowadniać, że nie masz racji, niezależnie od tego, co uważasz. Czy to na temat nauk ścisłych, humanistycznych, ulubionego koloru, a nawet twoich prywatnych preferencji dotyczących konsumowanej sztuki. Co do pierwszych dwóch, to akurat dobrze, bo komentarze pod postami i stronami mówiącymi nieprawdę potrafią zawierać więcej merytorycznej treści niż wykłady na uczelniach. Co do trzeciego, też dobrze, bo wszyscy wiemy, że najlepszym kolorem jest czerwono-purpurowy i jeśli dotychczas twierdziłeś, że wolisz jakiś inny, to cieszę się, że cię właśnie wyprowadziłem z błędu. Ale kiedy widzę jakiegoś profesorka, który tłumaczy innemu profesorkowi, dlaczego jedna forma sztuki jest lepsza od drugiej, to krew się we mnie nie tyle gotuje, co wręcz przeobraża w wulkaniczną lawę. Odbiór sztuki to coś tak subtelnego, intymnego i subiektywnego, że zawstydzanie kogoś za jego własne doświadczenia to zbrodnia przeciw ludzkości i tego stanowiska się będę trzymać. Niezależnie od tego, czy robi to recenzent światowej sławy, Budda, Jezus albo niepiśmienny 50-letni chłop ze wsi Jarząbki. To gorsze niż obrażanie uczuć religijnych i mówię to absolutnie poważnie. Dyskusja na temat wartości moralnych, które dany tekst kultury sobą reprezentuje, ma jak najbardziej sens, bo to coś, co tyczy się każdego z nas. Ekspresyjna wypowiedź na temat jakiegoś dzieła sztuki? Jasne, każdy moim zdaniem powinien wyrażać swoją opinię, jeśli chce, jakaby nie była. Uważam wręcz, że to bardzo ważne. Ale bezczelne hańbienie kogoś za to, co mu się podoba, a co nie? Za takie akcje to ja cofam suba, blokuję na fotce.pl i prowadzę krucjaty. To, co mnie boli w dzisiejszym, chociaż nie dzisiejszym, odwiecznym sposobie oceniania sztuki, to podchodzenie do niej jak do nauki. Zapnijcie pasy i załóżcie kaski, albo raczej hełmy, bo ten film obali większość, jeśli nie wszystkie rzeczy, które intelektualiści, koneserzy sztuki, filozofowie, a nawet niektórzy artyści próbowali wam wmówić przez całe wasze dotychczasowe żywoty. Nie ma czegoś takiego jak dobry film i nie ma czegoś takiego jak zły film. Nie ma czegoś takiego jak dobrze napisana postać i nie ma czegoś takiego jak źle napisana postać. Nie ma czegoś takiego jak zła albo dobra książka, zły albo dobry gatunek literacki lub filmowy, zły albo dobry motyw, zła albo dobra piosenka. Jeśli twierdzisz inaczej, zapraszam do dyskusji w komentarzach, bo zapewniam, że podejmę się każdego wezwania do polemiki ze mną i wyjdę z niej obronną ręką na tle wszystkiego, co powiem w tym materiale. Kluczem do sławy w dzisiejszych czasach jest cyniczne wypowiadanie się o wszystkim, co modne i popularne. Wytykanie dziur fabularnych, niespójności, wad i nawet mało znaczących problemów to przepis na sukces na YouTube. I problem nie polega wcale na przyjmowaniu takiej postawy w celu pożartowania sobie. Uwielbiam oglądać tego typu materiały, kiedy na przykład mi się jakieś dzieło sztuki nie podoba i mam wrażenie, że nikt nie ma podobnego zdania do mojego. Bardzo lubię posłuchać, jak ktoś werbalizuje moje uczucia. Dla przykładu Ahaja. W gimnazjum przeczytałem 2 tomy i choć mi się te 2 tomy w miarę podobały, to 3 dalej nie chcę tykać, bo wady 2 pierwszych mnie do tego zniechęciły. Ucieszyło mnie, kiedy na grupce na Facebooku spotkałem się z podobną opinią do mojej, której autor nie przebierał w słowach. To nie jedyny taki przypadek. W podstawówce i gimnazjum oglądałem bardzo dużo hate contentu na YouTube. Tylko to, co jest najważniejsze w uczestniczeniu w takim festiwalu sarkazmu, to nie traktować czegoś takiego jak rzeczowych recenzji. Nigdy, w żadnym wypadku nie powinno się tego traktować poważnie. Wytykanie oczywistości to żaden wyczyn. Co więcej, warto zwrócić uwagę na pozytywne aspekty jakiegoś dzieła, nawet jeśli wydaje się, że absolutnie nic w nim nie gra. Tak, Ahaja ma wady, całe mnóstwo wad, ale jeśli to taka słaba książka, to dlaczego jest popularna? I tutaj ważne pytanie. Dlaczego tyle rzeczy uznawanych powszechnie za słabe jest popularne? Bo najczęstsza odpowiedź, jaka się ciśnie na usta zadufanych pseudorecenzentów, brzmi jakoś w stylu: ludzie są głupi, albo to jest robione dla mas. No i zawsze mam ochotę takim osobom solidnie przypierdolić. Czasami dobrze zastosowane przekleństwo może podkreślić wagę wypowiedzi, dlatego nie będziemy go tutaj cenzurować, za co bardzo przepraszamy. No to film jest oficjalnie PG-13, postaram się więc w nim więcej nie przeklinać. Piję do tego, że jeśli ktoś mi powie, że Ahaja to arcydzieło polskiej literatury, to mu wyjaśnię, że nie. Ale jeśli ktoś powie, że Ahaja nie ma zalet, a jeśli komuś się podoba, to znaczy, że jest głupi, to też mu wyjaśnię, że nie. Akcja w Ahaji jest bardzo dynamiczna, intrygi wciskają w siedzenie, a polityka nie jest wcale naiwnie sportretowana.
Te zalety przyćmiły wady Ahai wśród wielu czytelników i nie ma w tym nic złego. Bo tak, do tego się sprowadza wszelka krytyka wszelkich dzieł sztuki. Wady i zalety ma każdy tekst kultury. Może nie jestem na tyle wszechstronny, oczytany i cierpliwy, żeby napisać dzieło na skalę Władcy Pierścieni, ale ręczę, że jestem dość inteligentny i potrafię być na tyle złośliwy, by zrobić film o tym, że Władca Pierścieni nie ma sensu, wytykając i wyśmiewając wszystkie jego wady. Parafrazując pewnego znanego przywódcę wschodniego, dajcie mi fabułę, a znajdę w niej dziury. Zapewne chcecie teraz zakrzyknąć, ale jak to, chcesz powiedzieć, że The Room jest tyle samo warty co Amadeusz? Że każdą recenzję każdego filmu można wyrzucić do kosza, a 50 twarzy Greya to równie wysoka literatura co Shantaram? Już tłumaczę, o co chodzi. Książki i filmy należy oceniać w kilku kryteriach. Konteksty. Czyli kontekst kulturowo-społeczny, historyczny i gatunkowy. Wszystkie trzy się przeplatają ze sobą i są nierozerwalne. Kontekst kulturowo-społeczny zależy od kultury i klimatu społecznego, w jakim dany film powstał. Za przykład weźmy Kapitana Amerykę Zimowego Żołnierza. Konflikt, który się w filmie pojawia, dotyczy ingerencji rządu w prywatność obywateli. Gdyby ten film powstał chociażby w Polsce, na Syberii albo jakiejś randomowej afrykańskiej wiosce, to by ten wydźwięk był mniej znaczący. W kontekście tego, co się porobiło w Ameryce po zamachach terrorystycznych 11 września, film ma inny wydźwięk niż gdyby powstał przed tymi zamachami i wszystkim, co zrobił po nich rząd amerykański. Kontekst historyczny, jak sama nazwa wskazuje, jest zależny od historii. Według mnie jest on najmniej istotny i wydaje mi się, że dla krytyków i widzów też. Chociaż znajdą się eksperci typu Karolina Żebrowska, którzy zakrzykną z oburzenia widząc, że reżyser pkićkał strój z XVII wieku z tym z XVIII wieku, to jednak jeśli tak jak większość widzów nie jesteś ekspertem, to nijak wpłynie na twój odbiór filmu. Ramy historyczne powinny być bardzo ogólne, jeśli film akurat nie jest stricte historyczny. Dla przykładu, serial dawno, dawno temu posiada czarnoskórego aktora grającego Lancelota, ale jest to serial fantasy, a ja serialu fantasy wyprodukowanego w Ameryce dla Amerykanów się czepiać nie będę za to, że Brytyjczyków grają Amerykanie, a postacie w chłopców w pasiastej piżamie mówią po angielsku, a nie niemiecku. Owszem, dużą radość daje świadomość, że jakiś film czy książka dobrze odzwierciedlił rzeczywistość, w której się dzieje akcja, ale to zależy tylko i wyłącznie od gatunku. No i właśnie, kontekst gatunkowy. Jeśli o niego chodzi, to jest najważniejszy, jeśli przy ocenie czegokolwiek chcemy być rzetelni. Mimo, że określenie gatunku czegokolwiek to tylko narzędzie marketingowe, niemniej bardzo ważne, jeśli chodzi o popkulturę. Mówiąc najprostszym językiem, jeśli idziemy do kina na komedię, to nie ma co oczekiwać po niej epickich bitew historycznych. Jeśli czytamy romans, to dlatego, że oczekujemy po nim zakończenia, w którym główna bohaterka schodzi się ze swoim obiektem westchnień. Tak, żeby książka pojawiła się w kategorii romans, musi mieć pozytywne zakończenie. Takie są wymogi rynku. A co za tym idzie, oczekiwania czytelników. No i tutaj zaczynają się schody, bo na przykład od takiego gatunku jak baśń nie powinno się oczekiwać ani wierności historycznej, ani tym bardziej pouczania na temat historii. Tak więc, jeśli w remake'u Pięknej Bestii z 2017 pojawiają się murzyni w XVIII-wiecznym Paryżu, nie ma problemu, dopóki film nie próbuje nikogo pouczać na temat rasizmu w XVIII-wiecznym Paryżu. However. Teaching another girl to read isn't one enough. Female literacy was not a thing that was exactly frowned upon in this particular culture in this particular period in history. There were lots of magazines specifically for young women. The original Beauty and the Beast was even published in one of those magazines. Tak więc walka z wymyślonym problemem jest nie tyle zbędna, co wręcz szkodliwa. Zmienia ona film z przekazem w mydlącą oczy propagandę. A takie coś przy zdrowych zmysłach każdy by wolał obejść szerokim łukiem. Drugim kryterium jest spójność. Oznacza to spójność każdej sceny z każdą inną sceną, spójność fabuły, postaci i spójność każdego kontekstu z każdym innym kontekstem. Może się to wydawać przesadą, co mówię, ale to tak naprawdę działa. Nie ma jednak sensu oczekiwać od jakiegokolwiek filmu 100% spójności, bo czegoś takiego nigdy nie znajdziecie. Największy problem pod tym względem jest z grami, więc mam wątpliwości co do tychże, czy można je uznać za sztukę. Zajmę się tym już wkrótce, przysięgam. Kolejne kryterium, technika.
Z wymienionych kryteriów ten może najbardziej podchodzić pod obiektywny. Ujęcia, format obrazu, język pisania, dialogi i tym podobne. Szczerze to dla mnie najmniej ważne kryterium, zwłaszcza w przypadku filmów. No i wreszcie, wydźwięk i zamysł artystyczny. To bardzo subiektywna kwestia, a na pewno bardziej subiektywna od poprzednich kryteriów. Jednym się może nie spodobać przekaz Władcy Pierścieni, innym przekaz Zmierzchu, a jeszcze innym wydźwięk Ocean's Eleven. Niemniej ocena zamysłów to kwestia do dyskusji na temat filozofii, moralności i etyki, zatem recenzent nie powinien się tym zajmować. To znaczy, ma prawo powiedzieć o swoim prywatnym zdaniu, ale nie powinno być ono przewodnim tematem recenzji. Niemniej, moim nieskromnym zdaniem, to najważniejszy aspekt sztuki, dlatego to nim się zajmuję na tym kanale. Na marginesie tylko dodam, że co do zamysłu autora, to nie zawsze można ufać wywiadom i ich wypowiedziom. Pomysły często rodzą się w nieświadomości, samo pisanie jest niejednokrotnie nieświadome, a zdarza się też, że twórcy przed wywiadami nie przemyśleli, jak ująć te myśli w słowa, a czasem kłamią w żywe oczy, więc zdarza się, że konieczna jest samodzielna ocena. Ostatnim kryterium, które często w ogóle nie jest brane pod uwagę w przypadku recenzji, jest przełomowość. Podobnie jak w ocenie zamysłu artystycznego, docenienie lub niedocenienie przełomowości jest subiektywne. Przełom zawsze wiąże się z ryzykiem, a Hollywoody tego nie lubią. Zdarzają się jednak takie ryzykowne filmy i gdyby nie to, że twórcy pewnego razu postawili na jedną kartę, nie mielibyśmy dzisiaj Matrixa na przykład. No właśnie, Matrix, Incepcja, Gwiezdne Wojny czy Avengers to takie filmy, których przełomowość się docenia. Zauważcie jednak, że są to rzeczy kierowane głównie do męskiej widowni. Jest to efektem tego, że w latach bodajże 50. ubiegłego wieku Hollywood opracowało magiczną formułę, wedle której prędzej młodsze dziecko obejrzy to, co starsze dziecko, niż starsze dziecko to, co młodsze dziecko. Prędzej dziewczyna obejrzy to, co chłopak, niż chłopak to, co dziewczyna. Dlatego już w tamtych czasach zaczęto robić wiele filmów, na których chłopak weźmie dziewczynę do kina, bo młoda dziewczyna młodego chłopaka na romans na przykład nie zaciągnie. W obliczu takiej strategii społeczeństwo zaczęło nieświadomie bardziej szanować niewymagające produkcje dla młodych chłopców od niewymagających produkcji dla młodych dziewcząt. Mieliśmy w przeciągu ostatnich paru lat już kilka takich filmów, co to podobno nikomu się nie podobały, a jednak odnosiły gigantyczne sukcesy. Wcześniej wspomniany Zmierzch, Transformers i 50 twarzy Greya się właśnie do nich zaliczają. Bardzo łatwo dzisiaj psioczyć na Transformersy i twierdzić, że nie noszą żadnych wartości, ale przypomnij mi inny film, w którym naparzające się roboty przynosiły podobną radość. Chociaż często nie widać w ogóle, gdzie jest który, kiedy walczą w zwarciu, to jednak wciąż trzyma napięcie. Ten film celebruje heroizm jak żaden inny blockbuster. Poza tym, gdyby nie Transformers, prawdopodobnie nie doszłoby do powstania Avengers, Pacific Rim i pewnie wielu innych mających powstać w nadchodzących latach kasowych filmów, które zdobędą świetne recenzje. Zmierzch jest sagą dla głupich, niedojrzałych, emocjonalnych i naiwnych nastolatek, co nie mają gustu. Powiedział każdy pseudointelektualista, który uważa Spider-Many Sama Raimiego za kultowe filmy. Według mnie hejt na Zmierzch jest świadectwem tego, jak mało ludzie rozumieją siebie nawzajem, a także skomplikowany proces powstawania książek. Jeszcze w podstawówce przeczytałem pierwszą część, a filmy obejrzałem wszystkie. Wtedy bym się nie podjął obrony tych filmów, ale dzisiaj jestem dość dojrzały, inteligentny i wyedukowany, by to zrobić. Bo teraz już wiem, że ta saga mitologizuje dorastanie, a także obawy młodych ludzi dotyczące dorastania. Główna bohaterka, Bella, przyjeżdża do miasta, którego nie lubi. Nie interesuje ją nic i nikt, poza jedną osobą, która zdaje się do tego miejsca nie pasować. Mowa tu o Edwardzie. Ten chroni ją przed śmiercią i krzywdą, choć sam walczy z pragnieniem skrzywdzenia jej. Jest ona jedyną osobą, której Edward nie potrafi czytać w myślach, a zatem nie potrafi nią manipulować tak dobrze jak innymi. Bella zachodzi z nim w ciążę, która była wpadką. Choć poród grozi śmiercią Belli, to jednak ta postanawia urodzić dziecko. Po zostaniu przemienioną w wampira, w trakcie porodu staje się potężniejsza od absolutnie wszystkich. Już na zawsze żyje szczęśliwie z Edwardem, a jej córka ma gwarancję bycia już zawsze ochranianą przez dobrego i silnego mężczyznę.
Możecie mówić co chcecie, ale ta historia według mnie świetnie ujmuje strach młodych kobiet przed różnymi zagrożeniami, które na nie czyhają po wejściu w dorosłość, po czym w sposób równie subtelny przedstawia rozwiązania. Po więcej niuansów wartych zwrócenia uwagi w tej sadze zapraszam na film Jamesa Tullosa. 50 twarzy Greya nie czytałem ani nie widziałem, ale jeśli któryś z moich widzów widział albo czytał, to zachęcam do podjęcia się brawurowej obrony wartości w nim przekazywanych. Ja tu nie każę nikomu lubić rzeczy, których nie lubi, albo lubić rzeczy, których nie lubi. Po prostu błagam was, wy też tego nie róbcie, a jeśli bardzo chcecie, to cofnijcie słupa. Z tym was zostawiam, na razie.